Bardzo wielu lokatorów planowało już wcześniej remonty, spływa do nas dużo podań i jak co roku w związku z tymi remontami w mieszkaniach pojawiają się problemy. Przede wszystkim są to problemy z remontami, które nie są w ogóle zgłoszone do spółdzielni. Przypominamy tutaj lokatorom, że wszystkie prace poza malowaniem ścian, wszystkie poważniejsze prace powinno się zgłosić do spółdzielni w formie podania. Na każde podanie lokator uzyska odpowiedź, oczywiście zgodę na remont w jakimś zakresie, ale z wytycznymi technicznymi dotyczącymi na przykład otworu dostępowego przy wymianie wodomierzy potrzebnego, umiejscowienia tych wodomierzy, przeróbek wszelkich instalacji CO, instalacji wody, ale także prac na balkonie, tego co trzeba zrobić, żeby za kilka lat nie pojawił się przeciek u lokatora piętro niżej. Różne tego typu niuanse techniczne, o których lokatorzy niekoniecznie muszą wiedzieć, natomiast w momencie skierowania podania do spółdzielni dział techniczny takiej odpowiedzi wyczerpującej udzieli. Drugi problem, który się pojawia, to wpływ przeprowadzanego remontu na jakość życia innych lokatorów, czyli po pierwsze zanieczyszczenie klatki schodowej i tutaj zwracamy uwagę na to, że właściciel lokalu, bez względu na to, czy w trakcie remontu w tym lokalu zamieszkuje, czy jest poza lokalem, a w lokalu jest ekipa, musi zadbać o to, żeby te zanieczyszczenia, które przy remoncie są wynoszone na klatkę schodową, zostały po dniu pracy sprzątnięte. Do tego dochodzi upłynnianie różnego rodzaju odpadów po remontach. Mam tutaj na myśli gruz, ale nie tylko gruz, wszelkiego rodzaju odpady remontowe, których w odpadach komunalnych firma śmieciowa nam nie odbiera. Lokator przeprowadzając remont ma obowiązek zapewnić sobie odbiór tego typu odpadów. Może to uzgodnić z dowolną firmą świadczącą usługi odbioru odpadów na rynku tutaj legionowskim. Tych firm jest kilka. Jeśli ma problem ze znalezieniem takiej firmy, zapraszamy do administracji, my mamy kontakty, też udostępnimy, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast nie wolno odpadów wrzucać do czy pojemników, czy do altanek śmietnikowych, do gabarytów. Firma śmieciowa tego na pewno nie zabierze. Kolejny problem to są godziny pracy ekip remontujących i tutaj jest zmiana w regulaminie mówiąca o tym, że takie prace mogą być prowadzone maksymalnie do godziny 20 z wyłączeniem dni świątecznych i myślę, że nie ma sensu tutaj wchodzić w konflikt z sąsiadami za cenę szybciej skończonego remontu. Warto zwracać uwagę na to, że są ludzie i starsi, i dzieci i jednak w budynkach z wielkiej płyty, gdzie ta akustyka jest taka dosyć charakterystyczna, krótko mówiąc, dźwięk się niesie, remontu sąsiada naprawdę słychać bardzo głośno.